Tytuł dzisiejszego kazania to problemy z Konkolem i nie tylko. I wielu już z nas domyśla się na pewno, jaki będzie ten, o czym będziemy mówić. Tym bardziej, że w tym tygodniu rozważaliśmy i omawialiśmy przypowieści, których używał Pan Jezus. A na tej przypowieści o pszenicy i konkolu zatrzymaliśmy się nawet co nieco dłużej. Tak się ostatnio dość często składa, że to, co omawiamy na porannych naszych tygodniowych spotkaniach, pojawia się ponownie w niedzielę. Jestem przekonany, że to sam Bóg taką złotą Bożą klamrą chce spiąć całość to, co tutaj się dzieje, to, co wypełnia nasze serca, to, co sprawia, że zaczynamy zadawać pytania, szukać Boga, zastanawiać się nad Jego Słowem głębiej i poważniej, niż to zwykle do tej pory robiliśmy. Dlatego z taką też radością z jednej strony, ale z drżeniem i bojaźnią w sercu wracam do tej przypowieści i do kilku innych spraw związanych właśnie z przypowieściami. Tak jak Wam mówiłem, zdaję sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest taki łatwy i prosty temat, że to nie są takie tylko wręcz szkolne przypowiastki i szkolne lekcje, ale tak jak w ogóle wszędzie w Bożym Słowie i w tym jest głębia, jest treść, jest moc. Są odpowiedzi na trudne pytania. Odpowiedzi, których tak bardzo potrzebujemy. Których brak sprawia, że często czujemy się zdezorientowani, jakby pogubieni w tym wszystkim. Tak jak czytaliśmy też słowie, jak owce bez pasterza. Dlatego tym bardziej z większą powagą i z większą odpowiedzialnością traktuję przypowieść, która jest jakby główną przypowieścią omawianą w dzisiejszym wieczornym kazaniu. Przygotowując się, znalazłem w internecie taką rycinę z 1540 roku pod tytułem Wróg nasiewa konkol. Bardzo mi się spodobała i postanowiłem się z Wami podzielić. Niech będzie ona jako tło. Niech ona będzie jako tło do naszego zwiastowania. Ewangelia Mateusza, może zostaw na razie samą tą, potem jeszcze wrócimy do tekstu. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, od 24 wersetu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej
stadoły. W tym samym rozdziale Ewangelii Mateusza, kilka wersetów dalej, czytamy wyjaśnienie nowej przypowieści. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Gdy Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Dlaczego zatytułowałem kazanie Problemy z konkolem? Pierwszy problem, jaki pojawia się, a który może nie wszyscy wiecie, ale ci, którzy studiują Biblię, którzy robili szkoły biblijne, spotkali się już z tym zagadnieniem. Nie jest on jakieś kluczowe, ale jest według mnie bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że to, co u nas jest nazwane konkolem, w oryginalnym greckim języku oznacza chwast bardzo podobny do pszenicy. Czy ktoś wie, jak wygląda konkol? Ja sobie zawsze wyobrażałem jakoś, nie wiem dlaczego, że to są takie suche badyle, takie wstrętne, trochę mi przypomina, jakby takie wyschnięte jakieś tam makówki, takie, wiecie, no, coś, co bez żadnych wątpliwości oceniasz, to jest konkol, to się nie nadaje. Pokaż, Januszku, jak wygląda konkol. Wiecie, że to coś tak ładnego? Mam jeszcze jedno zdjęcie, proszę bardzo. Piękne, prawda? Niemalże artystyczne. Ale jest jeden problem, wróć do tam pierwszej rysiny, że rzeczywiście mając taki nawet piękny konkol, możemy nie mieć żadnych wątpliwości, co jest pszenicą, a co jest konkolem. Dla instruktorzy proszę wyświetlić, jak wygląda pszenica. Jeszcze, żeby ktoś nie miał tutaj wątpliwości. Proszę bardzo. Piękna, dorodna pszenica. Teraz wszyscy czujemy się wykształceni właściwie w tych kierunkach. Możemy wrócić do tego podejrzanego siewcy na Rycinie z 1540 roku. Zdajemy sobie sprawę, że to był okres reformacji. Zdajemy sobie sprawę, że po raz pierwszy Słowo Boże, Biblia, zaczęła jakby szerzej docierać do mas. I tego typu ilustracje, tego typu ryciny znaczyły coś o wiele, wiele więcej, niż dzisiaj ktoś by powiedział, że to jakaś tam strona z jakiegoś starodruku czy coś i tak dalej. Czytaliśmy w tym wyjaśnieniu, które Pan Jezus przedstawił swoim uczniom, że kiedy nie, czy to było, ale tak, w tym wyjaśnieniu, które jest w przypowieści samej, że kiedy ludzie spali, skąd się to wzięło? Czy nie posiałeś dobrego nasienia? Skąd, więc skąd? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią: czy chcesz, abyśmy poszli i wybrali go? Była taka sytuacja, która mówiła o tym, że ludzie spali. Często, ja myślę, że gdybyśmy już rozważając w kontekście Kościoła, jakiejś grupy ludzi, wspólnoty, rozważali to słowo, to moglibyśmy zacząć obwiniać siebie nawzajem, że dopuściliśmy do tego, że
że ten konkul wśród nas się pojawił. Ale tutaj na tej rycinie bardzo ładnie, tak jest, widzicie ten pałac, gdzie śpi na łożu sam papież w takiej tiarze, w czapce papieskiej. Tutaj drzemią jacyś kardynałowie w purpurach, tutaj jacyś biskupi, prawda, tutaj jakiś ksiądz, czy król nawet w koronie u stóp tego papieskiego łoża. A więc raczej nie kierowano oskarżeń na ten biedny lud, który, prawda, został w jakiś sposób zanieczyszczony chwastami. To tłumaczenie konkol jest w Biblii Warszawskiej, z której korzystamy najczęściej. W Tysiądatce jest mowa o chwaście. Tak też jest, zauważyłem, w innych też tłumaczeniach. Ale nie jest, tak jak mówię, nie jest to takie ważne. Słudzy, którzy przyszli do swojego pana, mówiąc mu o konkolu, byli gotowi iść i usuwać. Byli gotowi iść i wyrywać. I myślę, że byli też przekonani, że kto jak kto, ale oni się na tym znają, co jest konkolem, a co nie jest konkolem. Że oni to wyrwą bezbłędnie i oczyszczą tak idealnie to pole. Tymczasem już sam fakt, że tu jest mowa o chwaście bardzo podobnym do pszenicy, powoduje, że powinniśmy się jakoś ostrożniej przyglądnąć temu, kogo uważamy za chwast, za konkol, kto według nas nadaje się natychmiast do wyrwania i wyrzucenia. Wydaje mi się, nie jestem pewien, ale kiedy zobaczyłem te zdjęcia konkolu i ten, to pamiętam jeszcze gdzieś tam dzieciństwa, że te piękne kwiatki dość ładnie się oplatają wokół kłosów pszenicy. Że one sobie nie rosną tak jedno solo, drugie solo, ale są ze sobą bardzo, bardzo zespolone. Boguś tutaj kiwa głową z uznaniem dla mojej ogrodniczej wiedzy. Parę dni temu kiwał nade mną głową z całkiem innego powodu, bo kiedy oglądaliśmy nam na Koprowej, jak rośnie nam żywopłot i jak między tymi kwiatkami, zobaczyłem chwasta, który tam tak zagłusza, ten złapałem, wyrwałem, w tym momencie Boguś złapał się za głowę i mówi: wyrwałeś pięknego kwiata. I zakazał mi w ogóle zbliżać się do tych rzeczy. Co niniejszym już teraz czynię, przyglądam tak się na metr. Bo co chwilę mnie kusi, żeby coś uznać za chwast i usunąć. Tymczasem on tam nasiał pięknych, różnorodnych kwiatów, które każdy wygląda inaczej. Gosiu, nie dziw się, ale sama byś to zrobiła, byś widziała takiego badyna podobnego do jakiejś babki, nie babki, no takie coś wyrasta. I już sama ręka mi poszła i tak niechcący narozrabiałem. To tylko żart. To tylko rzeczywiście takie maleńkie figle na rozrabianie. Ale pora przejść do rzeczy o wiele poważniejszych, bo przypowieść ta nie dotyczy tylko poletka pszenicy, poletka jakiegoś tam przydomowego ogródka. My wiemy, że siew na polu to jest ciężka praca. Że to nie jest kwestia jakiegoś tam rozpylenia nasionek i samo sobie wyrośnie. Siewca idzie, musi umiejętnie rzucać z odpowiednią gęstością, w odpowiedniej odległości i tak dalej. Do tego potrzeba fachowca. Nie wiem dlaczego, czytając tą przypowieść, wyobrażałem sobie, że ten nieprzyjaciel, ten wróg, który tutaj przyszedł i nasiał dziadostwa, to tak wpadł cichaczem nocą, rzucił, prawda, garść i w nogi. Jakoś tak sobie zawsze wyobrażałem, że po prostu się rozglądał, nikogo nie widać, siup, siup, już go nie ma. Tymczasem na tej rycinie widzimy, że diabeł wykonuje tutaj
całkiem mozolną i ciężką, systematyczną pracę. Idzie niczym właściciel tej roli, prawda, ma tą płachtę z odpowiednim ziarnem, które przygotował na tę okoliczność i ciężko pracując zanieczyszcza pole zasiane czyściutką, nieskażoną, idealną pszenicą. Tyle w kontekście tego obrazka. Myślę, że się wam podobał. Podobają mi się buty diabła. Zadawaliśmy sobie pytanie i w czasie naszego porannego tu rozważania tego słowa i myślę też potem w rozmowach, kto właściwie jest wśród nas tym konkolem? Czy to chodzi o konkol jako postacie ludzkie tutaj między nami? Czy może chodzi o nasze życie, które Bóg zaplanował tak pięknie? Dał najlepsze ziarno, jakie miał, byśmy mogli wydawać najlepsze owoce, byśmy mogli przynosić wspaniałe plony. A to życie zostało zachwaszczone przez świat, przez diabła, przez grzech. Jak mamy postępować wobec siebie nawzajem? Czy mamy być podejrzliwi i jeden drugiego od razu mieć na oku na wszelki wypadek? Gdyby się miał okazać konkolem, to od razu go będziemy wyrywać i wrzucać w ogień. Czy mamy non-stop trwożliwie się oglądać wokół siebie, żeby nie dotarła do nas jakaś niewłaściwa nauka, która mogłaby się takim właśnie konkolem, faktem okazać? Przypowieść ta na pewno nie pozwala tak spokojnie sobie pójść dalej do kolejnego rozdziału. Co ja się będę martwił? Nie moje pole, nie moje plony. Jak widzieliśmy na zdjęciach, ten konkol to całkiem ładnie potrafi sobie wyglądać. W naszych czasach pełnych pobłażliwości, pełnych humanizmu i ekumenizmu, jesteśmy skłonni tolerować wiele, wiele rzeczy, o których już dobrze wiemy, że nie przystają do Bożych standardów, że nie zostały przez Boga posiane na tej glebie. A jednak tak ładnie wyglądają, tak ładnie sobie rosną między nami. Przywykliśmy, oplotły nas wokół. Są też i kraje, gdyby trzeba się było tego pozbywać, gdyby należało to wyrwać i wyrzucić. Robimy się coraz bardziej delikatni pod tym względem i coraz bardziej tolerancyjni. A z drugiej strony to, o czym dzisiaj była mowa już, braterska miłość, troska jeden na drugiego, napominanie siebie nawzajem. Zastanawiałem się, rozważając właśnie sprawę konkolu i tego zachwaszczenia dobrej gleby, dobrego ziarna. Zastanawiałem się, dlaczego Bóg w tylu miejscach wymienia grzechy w sposób niemal aż za bardzo precyzyjny.
czytamy: wszetetnicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozputnicy, mężołożnicy, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy. Czytamy o czarownikach, czytamy o psach czarownicach, czytamy o bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zbójcach, przetecznikach. Co chwilę powtarzają się określenia tak, jakby z jakąś szczególną pasją Bóg chciał wymieniać tych wszystkich nieszczęśników, o których tutaj mowa. Ale ja jestem przekonany, że Bóg precyzyjnie określając w swoim słowie, co z pewnością nie wejdzie do królestwa, jacy ludzie, z jakimi grzechami, z jakimi charakterami, czy z jakimi zwyczajami, obyczajami, sposobami na życie, nie wejdą do królestwa. Bóg mówi o tym wszystkim, abyśmy mieli szczególną czujność, byśmy sami takimi się nie stali. Ale również, żyjąc w społeczności, żyjąc razem tutaj, byśmy mieli baczenie jedni na drugich, by bratu się coś takiego nie przydarzyło. Trudno, kiedy czytamy o tych grzechach, trudno, kiedy czytamy tą długą listę wszelkiego rodzaju brudów i nieprawości, ciągle mieć nadzieję, że i tacy ludzie mogą dostać jakąś szansę. Że i tacy jeszcze mogą wejść do królestwa. Skoro oni są tacy, no to najchętniej byśmy już ich przekreślili. Najczęściej już byśmy im przypięli tą etykietkę konkolu i powiedzieli: twoje przeznaczenie to ogień wieczny. Tu masz metkę przypiętą i jak przyjdą żeńcy, to bez wątpienia, bez żadnych wątpliwości wezmą cię do właściwego snopa, zwiążą i do właściwego miejsca wrzucą. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze coś takiego, jakby się nóżko mógł wyświetlić, 1 Koryntian 6, 9 do 11. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozputnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. A takimi niektórzy z was byli. Droga drobna pszenica, drogie, wspaniałe kłosy. Kłosy będące dumą naszego Pana. Pomyślcie, że kiedyś takimi właśnie byliśmy. Uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, w Duchu naszego Boga. Dzisiaj wiemy, gdzie trafimy, do jakiego spichlerza. Wiemy, co się będzie działo na końcu świata. Mnie aż trudno uwierzyć, że z tej sytuacji, w której tej beznadziejnej sytuacji, w której byłem, że w tym miejscu, w którym się tak dobrze zakorzeniłem, Bóg potrafił dokonać tak niezwykłego cudu. Tak niezwykłego cudu. Myślicie, że ponieważ ja sam kiedyś zaliczałem się do tego straszliwego grona nieszczęśników skazanych na wieczne potępienie, dzisiaj to mam już serduszko takie wrażliwe, delikatne dla wszystkich.
Każdego potrafię zaaprobować, każdemu powiedzieć: bracie, jeszcze jest szansa, jeszcze jest nadzieja. Uczniowie Jezusa mieli też ten problem. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale 51 do 56 czytamy tak. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, aby ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, tak jak i Eliasz to uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Staram się, odkąd jestem waszym pastorem, uczyć was całkiem innego patrzenia na to, co dzieje się w religijnym czy chrześcijańskim świecie wokół nas, niż to często jest takim najpopularniejszym. Lubimy segregować, lubimy w jakiś sposób ustawiać, kto pójdzie, będzie zbawiony, a kto nie będzie zbawiony. Dzisiaj na Facebooku zamieściłem tam taki filmik z angielskim tekstem ze strony Radia Pielgrzym, gdzie jest rysunkowy film, gdzie jest samobójca, który, prawda, przechodzi przez barierkę na moście i z taką rozpaczoną, już bez żadnego radości i nadziei twarzą chce zwrócić się, i nagle pojawia się kobieta i krzyczy: nie skacz, nie skacz, życie ma sens, a jaki? I zaczyna pyta się: a czy ty jesteś wierzący? A on mówi: tak. A czy jesteś chrześcijaninem czy buddystą? On mówi: chrześcijaninem. Ona mówi: to ja też. A czy jesteś katolikiem czy protestantem? On mówi: protestantem. To ja też. A czy jesteś baptystą czy prezbiterianinem? On mówi: baptystą. To ja też. Alleluja. A czy jesteś baptystą w Church of God czy Church of Lord? Jestem baptystą w Church of God. To ja też, alleluja. A czy jesteś baptystą w Church of God reformowanym w 1875 roku, czy reformowanym w 1915 roku? Jestem baptystą Church of God reformowanym w 1915 roku. I w tym momencie marsowa mina, pchnięcie, i sama zrzuciła go z tego mostu i gin, heretyku. Może trochę jakby przegięcie, może trochę jakby zbyt brutalne pokazanie rzeczywistości. Ale podziały między nami, ale wzajemne oskarżania, wzajemne podejrzewania się, kto jest konkolem, a kto jest pszenicą, a kto jest prawdziwie dobrym ziarnem, a kto na pewno królestwa nie odziedziczy, kto jest zwiedziony, a kto jest na właściwej drodze. To już przerasta rozum niejednego, nawet najmądrzejszego teologa. Trudno nam sobie wyobrazić, co człowiek jeszcze potrafi wymyśleć, żeby potępić drugiego, żeby oskarżyć drugiego, żeby jakoś dodać sobie jakości wątpliwej zresztą. Dlatego, kiedy czytamy tą przypowieść o pszenicy i konkoru, proszę was bardzo, byśmy ani nie próbowali w jakiejś takiej
niedobrej nadgorliwości. Paweł kiedyś o sobie samym pisze, że taki właśnie był. Wyrywać tego, co my uważamy za konkon, co do czego sami jesteśmy w 100% przekonani, że to konkon. Ani też byśmy nie lekceważyli sytuacji, kiedy pojawia się ktoś, coś, co zaczyna bardziej przypominać chwast niż Boże ziarno, niż Boże kłosy. W jednej i w drugiej sytuacji możemy działać. Bóg dał nam swojego ducha. Bóg dał nam łaskę przebaczenia. Jezus nie przyszedł tu, aby nas, kogokolwiek zniszczyć. Przyszedł, by nas ratować. Kiedy czytam, a takimi niektórzy z was byli, w pierwszej kolejności biorę to słowo do siebie. W pierwszej kolejności to wiem, że właśnie takim byłem. Zastanawiałem się również to, o czym rozważaliśmy wspólnie. Dlaczego Jezus mówi przypowieści? I przeczytajmy sobie teraz z Mateusza 13:10-17. Też ten fragment, który omawialiśmy już w tygodniu. I przystąpiwszy uczniowie rzekli, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając, rzekł, wam dana jest znać tajemnica Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dana. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. To wyjaśnienie zawarte w Ewangelii Mateusza, ta odpowiedź na pytanie, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach, jest dla mnie dość czytelna, jeżeli, że tak powiem, dość wyrazista. I nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że grzech, że ten świat, w którym żyjemy, że systemy społeczne, polityczne, że systemy wartości, w których byliśmy wychowywani, zatwardziły nasze serca, zatkały nasze uszy, oślepiły nasze oczy. I gdyby chciał do nas mówić tym Bożym językiem, gdyby chciał do nas mówić o uświęceniu, gdyby chciał do nas mówić o pokucie, gdyby chciał do nas mówić o konieczności nowego narodzenia, to ten język jest językiem dla wielu nie z tego świata. Wiele tych terminów, które jakby pogłębiają to, o co Bogu chodzi, które pokazują wyraziście, czym naprawdę jest świętość, czym naprawdę jest upamiętanie, jest dla świata i tak dla nas kiedyś były całkowicie nieczytelne. O czym on mówi? To jest po prostu rozmowa ze ślepym o kolorach. I dlatego Bóg, by poruszyć te skamieniałe serca,
by sprawić, że te uszy zaczną coś bardziej nasłuchiwać, staną się jakby bardziej ciekawe, używa przypowieści, które skupiają poniekąd uwagę. I tak pomyślałem sobie, że gdyby to miało się odbywać w dzisiejszych czasach, już kilkakrotnie czytaliśmy tam o sianiu, o plonach, prawda, i to było coś, co z pewnością było niezwykle istotne dla każdego człowieka. Dlatego, że to był chleb, to było życie, to był sposób na przetrwanie. Jak siać, żeby zebrać jak najwięcej. A więc kiedy Bóg używał takich właśnie porównań, takich właśnie przypowieści i podobieństw, to trafiał na dobry grunt. O, mówił wreszcie coś ciekawego. Ja widziałem niezwykłe zainteresowanie, kiedy w tym tygodniu wyświetlaliśmy 3 wykłady tutaj z serii Kryzys, Bóg i Pieniądze. Wykłady pastora z Częstochowy. Widziałem wyjątkowe zainteresowanie w tej naszej małej grupce. I myślę, wow, ale trafiliśmy w temat. Kryzys, Bóg i Pieniądze. Drugi temat był, jak wychodzić z długów. Pamiętacie? Była cisza, jak makiem zasiał. Tutaj była jak mucha lata, jak komar brzęczy. Dzisiaj Pan Jezus, gdyby mówił nam w przypowieściach, z pewnością mówiłby o tym, jak inwestować, w którym banku, i z pewnością mówiłby, jak grać na giełdzie, z pewnością mówiłby o jak rozbudować swój biznes, jak znaleźć lukę rynkową i tego typu historie, i powodowałoby to bardziej wrażliwe na nasłuchiwanie. Wreszcie ktoś mówi do rzeczy, wreszcie ktoś mówi na temat, a nie o jakichś wniosłych historiach. Taka krótka refleksja, jaka mi się nasunęła, to Nikodem, który przyszedł w nocy do Pana Jezusa i usłyszał o Nowym Narodzeniu, rozłożył ręce i mówi: o czym ty mówisz? O czym ty do mnie mówisz? A Pan Jezus mówi: jak to? Jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie rozumiesz? Ty, nauczyciel? Kompletnie nie był w stanie tego pojąć. To jak to mam wleźć z powrotem do łona matki? Jak ja, stary już człowiek? O co tu chodzi w tym wszystkim? Widzicie tą barierę nie do przekroczenia? Kiedy zaczynamy używać religijnego języka w stosunku do ludzi z tego świata, mają nas za jakichś nawiedzonych cudaków, odmieńców. Najwyżej się miło uśmiechną, ale za naszymi plecami pokazują wymownie na łokieć, nie? Że tam coś tu, nie tak? Ale idąc już nieco dalej w naszych rozważaniach, ten sam Nikodem, który cichaczem w nocy przyszedł do Jezusa, niczego nie rozumiał. Zaraz po śmierci Jezusa, tuż przed złożeniem go do grobu, oficjalnie przyniósł 100 funtów mirry i aloesu. 100 funtów wziął. To nie jest mały woreczek schowany za pazuchą, tak żeby nikt nie widział, że to mam schowane. Żeby nikt nie widział, że ja mam Biblię i mniejsza, tym lepsza, bo łatwiej ją ukryć. I chłopcy z gangów z Nowego Jorku, co się ponawracali w wyniku zwiastowania Dawida Wilkersona, prosili o największe Biblie, jakie tylko możliwe, żeby wszyscy widzieli, że oni mają teraz Biblię, że oni już są chrześcijanami. Daj nam największe, jakie masz. Ten, który cichaczem przyszedł do Jezusa, nic nie rozumiał. Potem dźwigał, czy wiózł na jakimś wozie 100 funtów ziół, które zgodnie z tradycją żydowską, którym należało obłożyć ciało przed złożeniem do grobu. Coś się zmieniło. Coś nowego się wydarzyło. I jak tutaj ta część wyjaśnienia na temat, dlaczego Bóg używa przypowieści, wydaje mi się bardzo klarowna i taka oczywista, to w dwóch
innych Ewangeliach, Marka i Łukasza, czytam wyjaśnienie, które przyznaje się wczoraj długo dyskutowałem z Ilonką na ten temat. Kompletnie nie pasuje, albo może raczej powiem nie pasowało do mojego wyobrażenia, jaki jest Bóg. Oto w Ewangelii Marka, 4 rozdział 11-12 czytamy. I odpowiedział im: powierzono wam, właśnie na pytanie, dlaczego mówisz w moich przypowieściach, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a nie ujrzeli, a słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. O, zabrzmiało mi to bardzo ostro, zaraz. Czyli Bogu zależy na tym, żeby oni się czasem nie nawrócili, żeby czasem nie dostąpili odpuszczenia? W Ewangelii Łukasza, 8 rozdział 9-10. I pytali go uczniowie, co znaczy to podobieństwo? A on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Myślałem sobie też, że po raz pierwszy, kiedy czytałem Biblię, takie podobne uczucie wątpliwości, pytania, o co tu chodzi, pojawiło się we mnie zaraz na samym początku. Może sięgniemy sobie do sceny wypędzenia z raju. Do sceny wypędzenia z raju i czytamy tam, że Bóg zamknął drogę do 23 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 22 werset, i rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. I odprawił go więc Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Aby przypadkiem nie zjadł tego owocu i nie żył na wieki. I kiedy już kiedyś też wspólnie rozważaliśmy tą sytuację i te słowa, zgodziliśmy się bez żadnych wątpliwości z faktem, że kiedy grzech zawładnął człowiekiem, to dar nieśmiertelności musiał mu być odjęty. Musiał mu być natychmiast zabrany, bo żyjąc w grzechu i jednocześnie w nieśmiertelności, doprowadzilibyśmy rodzaj ludzki do czegoś tak strasznego, tak przerażającego, że no lepiej sobie tego nie wyobrażać. Przecież widzimy, tu wystarczyło 100, 200, 300, 1000 lat i rodzaj ludzki dochodził do takiego poziomu zepsucia, że Bóg już na to patrzeć nie mógł. Że Bóg musiał interweniować, że musiało się wydarzyć coś przerażającego, co nie było skutkiem tego, że Bóg zmienił zdanie na temat człowieka, ale skutkiem tego, do czego człowiek jest zdolny, żyjąc w grzechu i pomnażając swoje grzechy, swoje występki, złe rzeczy, do których tak lgnie nasze zepsute ciało i zepsute serce. A ponieważ istnieje pewne podobieństwo między tą sceną a tym, co czytam, pomyślałem sobie, że czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy uważam, że powinno to brzmieć przynajmniej co nieco inaczej, to jest to Boże Słowo i ja mam powiedzieć tak i amen. I mam powiedzieć tak i amen. Wyobraziłem sobie taką rozmowę między Panem Jezusem a Jego Ojcem tuż przed pójściem na ziemię, kiedy Ojciec wyraził zgodę
by Syn wziął na siebie grzechy całego świata. By wziął na siebie wszystkie nasze winy i odpowiedzialność za to, cośmy narobili. I powiedział ojciec synowi: dobrze, zgadzam się. Zgadzam się, żebyś to uczynił. Ale do królestwa, do domu wejdą tylko ci, których ty przyprowadzisz. Odkupienie grzechów, odkupienie win wszystkich ludzi stało się faktem. Ale do królestwa wejdą tylko ci, którzy są Chrystusowi. Chrystus mówi o nich: wam powierzono tajemnicę królestwa. Mówi: wam dane było poznać tajemnicę królestwa. Ci, którzy na zewnątrz, choćby słyszeli, nigdy tego nie pojmą. Choćby widzieli, nigdy tego tak naprawdę nie zobaczą. Bo nie ma zbawienia poza Chrystusem. Bo nie ma zbawienia poza Chrystusowym Kościołem. Chrystus nie przyjdzie po Ilonkę, Krzysia, Jurka, Gosię. Przyjdzie po swoją oblubienicę, po swój Kościół. My już tutaj możemy sobie mówić tym Bożym religijnym językiem. Możemy się wzywać do upamiętania. Możemy się nawzajem modlić o ducha pokuty, o łaskę pokuty. Możemy wyznawać grzechy jedni drugim, przebaczać sobie nawzajem, troszczyć się o siebie. Jesteśmy wśród tych, którzy są Chrystusowi, którym jest dana tajemnica królestwa. Ta sama postać, którą przed chwilą wspomniałem, znany i tak często wspominany wielokrotnie, przecież i też w różnych nauczaniach Nikodem, najpierw był wśród tych na zewnątrz i nic nie rozumiał. Słuchał, przyglądał się, ciekawość go przywiodła, ale potem stało się coś, że przyznał się do Chrystusa. Że wtedy, kiedy stało się najgorsze, co stać się mogło, kiedy ten wspaniały rabin, ten, o którym on wiedział, że musiałeś przyjść z nieba, bo nikt z ludzi nie byłby w stanie robić takich rzeczy, został przybity do krzyża, publicznie skatowany, sponiewierany, odarty z szat, nago przybity, na oczach całej Jerozolimy i wszystkich pielgrzymów. Przeklęty. W prawie żydowskim przybity do krzyża, przybity do drzewa, przeklęty. I wtedy ten wcześniej niczego nie rozumiejący, ślepy i głuchy, chociaż nauczyciel w Izraelu, bierze 100 funtów najdroższych ziół, najlepszego gatunku i oficjalnie wobec wszystkich przyznaje się do tego Jezusa, przeklętego, przybitego na krzyża. Stało się coś, co nie mieściło się w tych standardach ówczesnej religijności, ówczesnego postrzegania, co dobre, a co niedobre, co Boże, a co nieboże. Bóg postawił warunek. Nikt nie wejdzie do królestwa o własnych siłach. Choćby był najpiękniejszy, choćby był najzdolniejszy, choćby cały swój majątek rozdał ubogim, choćby swoje ciało dał na spalenie i jeszcze nie wiadomo co wspaniałego uczynił. Jeżeli go Chrystus tam nie przyprowadzi,
nie wejdzie. To jest ta wąska brama, ta ciasna brama, która uniemożliwia jakiekolwiek inne starania o zbawienie. Nawet jeżeli ci tam na zewnątrz myślą, że oni wszyscy pojęli, że oni żyją lepszym życiem nawet niż chrześcijanie. Słyszałem takie tam, że wielu muzułmanów żyje dużo piękniejszym i lepszym życiem niż chrześcijanom się zdarza żyć. A my śmiemy mówić, że oni idą na potępienie. Bo jeżeli Chrystus ich nie przyprowadzi, to pójdą na potępienie. Nie ma tutaj żadnych ale, nie ma tu żadnych wątpliwości. Tym, którzy są na zewnątrz, można mówić, można opowiadać, można ich przekonywać, ale oni nie zrozumieją. Będą patrzeć jak ciele namalowane wrota i nic z tego. I nic z tego. Bóg postawił bardzo kategoryczny warunek. Ale On jest Bogiem. Miał prawo postawić taki warunek. Miał prawo choćby za to, co my, korona Jego stworzenia, zrobiliśmy Mu. Jak Go potraktowaliśmy. Jak odpowiedzieliśmy na Jego miłość, na Jego starania. Na to, jak nas pięknie stworzył, jak cały ten świat oddał do naszej dyspozycji. A my, aż wstyd się przyznać, że i ja miałem swój udział w takim, a nie innym traktowaniu Boga i taką, a nie inną reakcją na cudowne, wspaniałe rzeczy, które Jemu zawdzięczę. Cały świat usłyszy, cały świat ma możliwość, cały świat, nikt na tym świecie nie został pominięty, jeżeli chodzi o zwiastowanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I nikt nie został pominięty, gdy Chrystus na krzyżu oddawał dla nas swoje życie. Nie umierał za wybranych, nie umierał za co po niektórych tylko spośród nas, ale nawet za ciebie, a szczególnie nawet za mnie, wyobraźcie sobie. Drugi list do Tesaloniczan. Drugi rozdział, pierwszy rozdział od 6 wersetu. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. I wrócę jeszcze do tego, co nieraz tu jest podstawą zwiastowania i tłumaczenia. Bardzo chcielibyśmy usprawiedliwiać i siebie, przede wszystkim siebie, a potem innych wokół, choć najpierw mówimy, no a co z tymi, którzy Boga nie znają? Czytaliśmy przed chwilą, że w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga. Znowu już niemal słyszę takie podszepty tam. U niektórych siedzi na ramieniu taki podobny do tego siewcy, wyjątkowo jakoś w takich samych butach przynajmniej i szepcze, to niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe.
to niesprawiedliwe. List do Rzymian, 1 rozdział, od 18 wersetu. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, także nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zniszczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Czy masz zamiar jeszcze usprawiedliwiać się albo szykować sobie takie usprawiedliwienie na wszelki wypadek, że ja tak właściwie to jeszcze Boga nie znałem i gdybym Go poznał, to na pewno bym się zdecydował, by oddać życie Jezusowi. Gdybym wiedział, że On taki jest, to na pewno nie wahałbym się ani minuty, nawet sekundy, żeby ten, tylko ja nie wiedziałem, że On jest taki. Ja Go kompletnie nie znałem, a teraz przychodzi ogień z nieba i chce mnie karać. Czy wobec tych słów masz jeszcze, że tak powiem, czelność w ten sposób wykręcać się sianem i mówić, że ty jeszcze nie do końca wiesz, rozumiesz, poznałeś wszystko, co trzeba wiedzieć o Bogu, wszystko to, jaki jest Bóg, kim jest Bóg i czego Bóg od ciebie wymaga, czego oczekuje, jest ci znane, wiadome i bardzo dobrze zrozumiane. Krzysiu może uchodzić wśród nas za nieposłusznego. No mam najmłodszy, jest tutaj, to ma swoje zbójeckie prawa, że tak powiem. Jak to najmłodszy dzieciak w domu. Rozpieszczone to rozwydrzone. Ale często z tych najmłodszych wyrastają potem prawdziwe gwiazdy. Ale to już taka moja ojcowska nadzieja. Natomiast kiedy staje tu przed nami za kazanicą, dla niego kwestia posłuszeństwa Bożym przykazaniom nie budzi żadnych wątpliwości. Nie budzi żadnych wątpliwości. Jurek mówił dzisiaj, że najbardziej utkwiło mu w pamięci kazanie Krzysia o Bożej zbroi. Ja natomiast jakoś najmocniej zapamiętałem kazanie, kiedy mówił o błogosławieństwach wynikających z posłuszeństwa. On był autentycznie, szczerze zdumiony, że żeby odbierać takie wspaniałe błogosławieństwa, takie wspaniałe dary, taką wspaniałą ochronę, takie wspaniałe zaopatrzenie, jakie wyczytał w Księdze Mojżeszowej, wystarczy po prostu być posłusznym Bogu. Nie trzeba niczego robić, nie trzeba jakichś szczególnych osiągnięć, wyników w nauce czy osiągnięć w sporcie, w pracy czy w innych tam jakichś kulturalnych wyczynów. Wystarczy po prostu być posłusznym. Proste, dziecięce myślenie. Przepraszam się, że mówię do ciebie dziecięce, ale jesteś tu najmłodszy, więc ktoś to musi zawsze tu na kogoś trzeba palcem pokazywać. Czytaliśmy w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Nic dodać, nic ująć. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. To o nich właśnie w tej przypowieści o Konkolu mówi Pan Jezus. Przyjdą żeńcy, zbiorą najpierw wszystkie chwasty, cały konkon, powiążą snopy przeznaczone na spalenie, a tą piękną, dorodną pszenicę zniosą do spichlerzy Pana. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich
którzy uwierzyli. Takim moim wielkim marzeniem jest, by kiedy przyjdzie Jezus w naszej gromadce, czy mniejszej, czy większej tego czasu, był jeden okrzyk zachwytu, jeden okrzyk podziwu, jeden okrzyk wdzięczności. Jesteś, Panie. Jesteś. Ja tak dziękuję Bogu za brata, który odpowiedział nam kiedyś na pytanie Jezusa, tylko czy swoim powiecie znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. On zatknięty ducha powiedział, tak, Panie, znajdziesz wiarę, bo my tu będziemy. Znajdziesz, Panie. Nie smuć się. Znajdziesz wiarę, bo my tu będziemy. Nieważne, kochani, już teraz, jakimi kiedyś byliśmy. To, co dzisiaj tutaj rośnie, to piękne, wspaniałe plony dla Pana. Serca pełnione wdzięcznością. Serca pełnione niezwykłą, nieznaną nam do tej pory miłością. Bóg wie, co jest konkowem. Szczerzmy jeden drugiego. Pilnujmy się nawzajem. Pilnujmy naszych serc z drżeniem i z bojaźnią. Zbawienie nasze sprawujmy. Czekając na ten piękny dzień. Będzie podziwiany przez tych, którzy uwierzyli. Słowa zachwytu, okrzyki radości. Rozmarzyłem. Czasami wobec tego, co się dzieje wokół, chciałoby się, by to było tuż, tuż. Już. Niedługo. A może to właśnie ten czas, by i duch, i oblubienica zaczęły wołać jednym głosem, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Już nie ma nic ważniejszego, jak oczekiwanie na Twoje przyjście. Już nie ma nic pilniejszego, niż pragnienie, by wreszcie zobaczyć Cię w pełnej Twojej chwale. Może to już ten czas, kiedy takie pragnienia, wołania budzą się w sercach nas wszystkich. Nie gaśmy działania Bożego Ducha w nas. Nie zasmucajmy Bożego Ducha, jeżeli takie pragnienie obudziło się w Twoim sercu. Przestań myśleć racjonalnie, w sensie takim, że jeszcze to pasuje, a tamto jeszcze wartałoby, a tu, a tam. Nie ma pilniejszej sprawy. Nie ma ważniejszej sprawy, jak być gotowym na przyjście naszego Pana. Tak nam dopomóż. Amen. Amen.